to najwspanialsze dzieła starożytności. I każdy ma jakąś tajemnicę. Niektóre prowadzą do innego świata. Inne były grobowcami królów. Jeszcze inne scenami dla okrutnych ceremonii. Piramidy. Chodźcie ze mną, nie pożałujecie. Piramidy, mumie i grobowce. Dlaczego budowano piramidy? Piramidy Egiptu, starożytne maszyny czasu, które miały zapewnić faraonom nieśmiertelność. O to właśnie chodziło, o nieśmiertelność. Piramidy miały strzec mumii faraona, by ten spokojnie mógł odrodzić się w zaświatach. Wszyscy znają piramidy z Gizy. Chcę wam jednak pokazać model luksusowy wzniesiony dla faraona Venisa. Wyposażeniem dodatkowym jest tu magia. Zabiorę was do religijnego serca piramidy Venisa. To najstarszy tak wielki zbiór tekstów na świecie i w 100% związany z magią. To wszystko miało chronić mumię faraona. Zaklęcia dotyczą wszystkiego. Jest tu zaklęcie chroniące mumię przed ukąszeniem skorpiona? Zaklęcie zapewniające bezpieczną podróż w zaświaty? A nawet stwierdzenie, że faraon Venis pożre wnętrzności swoich wrogów. Niezłe, co? Musicie pamiętać, że nie chodziło tu jedynie o życie lub śmierć. Stawką była wieczność. 4,5 tysiąca lat temu w tej piramidzie spoczął Venis i jego skarby. Nie udało się jednak. Nawet magiczne zaklęcia nie powstrzymały rabusiów. Podobny los spotkał piramidy w Gizie. Chodzi o to, że były zbyt wielką pokusą. Dosłownie krzyczały: obrabuj mnie. Faraonowie przestali więc je budować. To był koniec pewnej ery. Skarby Tutanchamona? Nie znaleziono ich w piramidzie. Tutanchamon oraz wszyscy późniejsi faraonowie spoczęli w ukrytych grobowcach, wykutych w odludnej Dolinie Królów. Spoczął tam także Ramzes Wielki, faraon z biblijnej Księgi Wyjścia. Jedyna do dziś zachowana twarz z czasów Starego Testamentu. Kiedy w dolinie chowano wojowniczego Totmesa III, od czasu budowy ostatniej piramidy minęło wiele wieków. Ich czas minął. Egipt już nigdy nie pokusił się o budowę czegoś podobnego. Płomyk budowlanego szaleństwa pojawił się gdzie indziej, w głębi Afryki. Setki kilometrów na południe, w górze Nilu, za kataraktami. Za przerażającymi posągami Ramzesa Wielkiego. W kraju przez Egipcjan zwanym Taaseti, czyli Krainą Łuku. Kraju legendarnych łuczników i złota. W Nubii. Wszystko to miało miejsce w dość szczególnym okresie. Egipt panował nad Nubią od wieków. Teraz jednak sytuacja uległa zmianie. Nadszedł czas, by czarni władcy Nubii poprowadzili swe armie na północ, za katarakty, za wpatrzone w dal posągi Ramzesa. Dla nubijskiego władcy chwila ta musiała mieć szczególne znaczenie. Ramzes zawsze ukazywał Nubijczyków jako jeńców czy niewolników. Teraz to Egipcjanie klęczeli w więzach. Czarni królowie o egzotycznych imionach Szabaka, Szabataka czy Taharka podbili Egipt i zapanowali nad Nilem.
nie byli zwykłymi najeźdźcami. Doceniali wielkość Egiptu. Podziwiali jego świątynie, grobowce, czcili jego bogów i pragnęli przywrócić państwu jego dawną chwałę. Nubijscy władcy odbudowali zrujnowane świątynie i zaczęli składać ofiary egipskim bogom. Bohaterem naszej opowieści jest faraon Taharka. Podczas swej kampanii na północy Taharka ujrzał piramidę po raz pierwszy w życiu. Kiedy wrócił do Nubii, zbudował sobie własną. Po 1000 lat ludzi ponownie opętał zapał budowania piramid. Pokażę wam, gdzie to wszystko się zaczęło. Musimy jednak udać się w głąb Afryki, do Sudanu, największego kraju tego kontynentu. Kilka milionów kilometrów kwadratowych dziewiczej pustyni. To okrutna ziemia. Miejscowi mawiają, że tworząc Sudan, Bóg wybuchnął śmiechem. Więcej tu skorpionów niż ludzi. O wiele więcej. Do piramidy Taharki wiedzie długa droga. I nagle jesteśmy. Oto ona, otoczona budowlami następców władcy. Dziś piramida Wielkiego Króla leży w gruzach, ale to właśnie miejsce, gdzie wszystko zaczęło się od nowa. Do piramidy Taharki wiedzie długa droga. I nagle jesteśmy. Oto ona, otoczona budowlami następców władcy. Dziś piramida Wielkiego Króla leży w gruzach, ale to właśnie miejsce, gdzie wszystko zaczęło się od nowa. To tutaj zbudowano pierwszą piramidę od prawie 1000 lat. W Nubii budowano je później przez wiele wieków. Jednak Nubijczycy wznosili je na swój własny sposób. Nubijskie piramidy są bardziej strome od egipskich. To nie jedyna różnica. Pokażę wam, jak je budowano. Oto tak zwany szaduf, dźwig starożytnego Egiptu i Nubii, zwany także żurawiem. Najprościej mówiąc, to drąg z obciążeniem z jednej strony. W Egipcie po dziś dzień wykorzystuje się je do nawadniania pól. Królowie Nubii używali żurawi do podnoszenia kamiennych bloków, z których budowali piramidy. Znawcą zagadnienia jest dr Fritz Hinkle, który od 40 lat zajmuje się badaniem i rekonstrukcją nubijskich monumentów. Wykorzystując żurawia, Hinkle odbudowuje piramidy. Odkrył, że zastosowanie żurawia zmusza do budowy bardzo stromych ścian. Ramię jest zbyt krótkie, by blok stawiać daleko od krawędzi budowli. To wyjaśnia specyficzny kształt tutejszych piramid. Władcy Nubii ożywili ideę piramid, ale zrobili to na swój własny sposób. Teraz mała zagadka. Jak miał na imię jedyny budowniczy piramid wzmiankowany w Biblii? Tak, był Nubijczykiem. Taharka. Faraon, który zbudował pierwszą od 1000 lat piramidę, w Biblii ukazany jest jako wielki wojownik. Jednak nie tylko on ma związki ze Starym Testamentem. Pokażę wam coś, co pochodzi z czasów bratanka Taharki, Szabaki. Jesteśmy w British Museum. Zwykle turyści przebiegają tędy bez zastanowienia, pędząc ku gablotom ze skarbami. Niesłusznie. Kamień Szabaki to jeden z najważniejszych zabytków w muzeum. Wiecie, skąd ten otwór? 200 lat temu wykuł go rolnik, który używał kamienia do mielenia ziarna. Spójrzcie tutaj. Widzicie hieroglify? Są wytarte, ale wciąż widoczne. Opowiadają historię z Biblii. Tu mamy wstęp. Szabaka, nasz nubijski władca, znalazł starożytny tekst i nakazał wykuć go w kamieniu.
Najciekawsze zaczyna się tutaj, od Boga ptacha. Na początku ptach wypowiedział słowo i słowo stało się światem. Pamiętacie Biblię? Czy nie brzmi to znajomo? Ewangelia Świętego Jana zaczyna się bardzo podobnie. Na początku było słowo, a słowo było u Boga. Wiele wieków przed pojawieniem się chrześcijaństwa pobożny nubijski władca uwiecznił ten sam mit w kamieniu. Nubijscy faraonowie byli filozofami zainteresowanymi odrodzeniem egipskiej religii i tradycji. Kiedy jednak nadchodził ich czas, pragnęli spocząć w swej ukochanej ojczyźnie Nubii, w cieniu świętej góry. W staroegipskim jej nazwa brzmi Dżewwab, co znaczy czysta góra. Dzisiejsza arabska nazwa Gebel Barkal znaczy dokładnie to samo. Historia zapomniała o Gebel Barkal, ale dla starożytnych Nubijczyków i Egipcjan była to Jerozolima i Mekka w jednym, najświętsze miejsce starożytności. Dziś tutejsza świątynia leży w gruzach, ale 2000 lat temu wspaniałością dorównywała świątyniom Egiptu. Gebel Barkal był ośrodkiem kultu Amona, ukrytego boga. To tutaj nubijscy władcy budowali swe piramidy. Czas nie obszedł się z Gebel Barkal łagodnie, ale miejsce zachowało swą wyjątkową atmosferę. Ciekawe, czy te ptaki się bawią, czy raczej uczą młode trudnej sztuki polowania na świętej górze. Wyżej krążą sępy, święte ptaki starożytności. Jednak nie one są tu najważniejsze. By zrozumieć znaczenie góry, musicie przyjrzeć się jej bardzo uważnie. Widzicie tego ostańca? To on jest najważniejszy. Przypomina wam coś? Starożytni Egipcjanie powiedzieliby to samo. Tak, to kobra. A w Egipcie kobry miały wielkie znaczenie. Kobra była strażnikiem władzy królewskiej. Każdy widział złotą maskę Tutanchamona. Ale czy zwróciliście uwagę, co ma na czole? Na koronach władców Egiptu znajdowała się kobra, gotowa zabić ich wrogów. Kamienna kobra na Gebel Barkal to omen. Czegoś podobnego nie ma w całej Nubii czy Egipcie. Przesłanie od bogów. Nawet dziś miejscowi grzebią swych zmarłych w cieniu czystej góry czarnych królów Nubii. Tutejsze piramidy mają pewien sekret. Sekret, który wyjaśniono dopiero po wielu wiekach. Wszyscy sądzili, że piramidy Nubii są mniejszymi kopiami budowli Egiptu. Egipskie kryją tajemne przejścia, korytarze, ukryte komory. Wszystko, by chronić mumie władcy. Tutaj jest inaczej. Bardzo szybko okazało się, że nubijskie piramidy są wyjątkowe. Nie ma w nich komór, nie ma korytarzy, nie ma skarbów czy mumii. Więc gdzie pochowano królów i królowe Nubii? To właśnie chciał wiedzieć amerykański archeolog George Reisner, który przybył do Sudanu w roku 1916.
Reisner był wyjątkową osobowością i pracoholikiem, prowadzącym badania przez okrągły rok. Latem kopał w Egipcie, a nikt latem nie kopie w Egipcie. Upał sprawia, że człowiek przestaje myśleć. Zimą przenosił się do Sudanu, gdzie badał piramidy władców Nubii. Reisner rozpoczął pracę w cieniu Gebel Barkal. Szybko odkrył, że piramidy nie kryją żadnych komór czy pochówków. Założył, że zwłoki władców musiały spocząć gdzieś niedaleko. I miał rację. Wkrótce znalazł kamienne stopnie, wykute tuż obok piramidy. Władców nie chowano w piramidach ani pod nimi. Kamienne stopnie wiodły do takiego grobowca. Reisner znalazł groby królów i królowych starożytnej Nubii. Mimo to czekała go spora niespodzianka. Oto bogowie starożytnego Egiptu. Na razie wszystko w normie. Tutaj mamy mumie i tradycyjne egipskie łoże pogrzebowe. To jednak tylko pozory. Oto nasza niespodzianka. Nie wygląda imponująco, ale to nubijskie łoże pogrzebowe. Egipskie były zupełnie inne. Egipscy władcy wykuwali swe sarkofagi z różnych rodzajów kamienia. W ich wnętrzach znajdowały się piękne drewniane trumny i dopiero w nich mumie. W Nubii nie było zbyt wiele drewna czy kamienia, więc mumie kładziono na zwykłych łożach pogrzebowych. Po raz kolejny władcy Nubii postąpili na swój własny sposób. Dlaczego więc budowali piramidy, skoro i tak nie mieli w nich spoczywać? Nubijskie piramidy były symbolami statusu, nagrobkami ukazującymi bogactwo i potęgę zmarłych. Czarni władcy Nubii łączyli tradycję Egiptu ze swymi własnymi obyczajami. Reisner znalazł pochówki nubijskich królów i królowych, ale nie ich zwłoki. Rabusie byli tu wcześniej. Pokażę wam teraz coś niezwykłego. To podobno czaszka faraona Szabataki. Dziś w Muzeum Peabody'ego na Harvardzie. Oto czaszka znaleziona przez Reisnera. Archeolog założył, że to czaszka króla. I tu pojawia się problem. Jest zbyt delikatna. Nie jest masywna jak czaszka mężczyzny. Popatrzcie na oczodoły. Łuki brwiowe są delikatne. To prawie na pewno czaszka kobiety. Reisner sądził, że znalazł króla. Wątpię. To jednak Nubia, więc równie dobrze mógł znaleźć królową. Królowe Nubii były prawie tak samo potężne jak królowie. Na ścianach świątyń i grobowców ich sylwetki dorównują sylwetkom władców. W Egipcie było to nie do pomyślenia. Pokażę wam coś, co w Egipcie jest niemożliwe. Dotykam dwóch piramid jednocześnie. W Nubii wszystko było inne. Królowe mogły mieć piramidy tak samo wielkie jak ich mężowie. I miały. W Nubii jest więcej piramid niż w Egipcie. Pustynia jest nimi dosłownie usiana. W Egipcie były gigantami mającymi strzec króla i jego skarbów. Tutaj stanowiły eleganckie nagrobki, zebrane w rodzinnych grupach.
Po drugiej stronie świata inna starożytna kultura budowała piramidy, jednak z powodów tak przerażających, że Nubijczycy zamarli bez osłupienia. To, że Aztekowie składali ofiary z ludzi, wiedzą wszyscy. Niewielu jednak wie, na jaką skalę. Według pewnego źródła podczas jednej czterodniowej ceremonii poświęcono bogom aż 20 tysięcy wojowników. Ofiary z ludzi leżały u samych podstaw azteckiej kultury, a piramidy były ich nieodłącznym elementem. Aztecka piramida była świątynią, miejscem kultu. Wiem, brzmi to niegroźnie, ale rzeczywistość była zupełnie inna. Azteccy bogowie żądali krwi, ludzkiej krwi. To dlatego wznoszono piramidy. Widzicie ten kamień? Ofiarę kładziono na nim, kapłani trzymali ją za ręce i nogi, a jeden z nich wyrywał z piersi nieszczęśnika wciąż bijące serce. Stromizna stopni jest zamierzona. Chodziło o to, by spadające w dół ciało rozpryskiwało wokół miłą bogom krew. Piramidy i ofiary z ludzi były kwintesencją cywilizacji Azteków. Wyraźnie widać to nawet w centrum współczesnego Mexico City. Wojownik zdobywał swój status, przyprowadzając żywego jeńca. Im więcej jeńców, tym większy status. Kiedy rosła liczba ofiar, pojawiały się coraz większe piramidy i coraz większe stosy czaszek. Podobne przedstawienia nie wywodzą się z mitów. Pokażę wam coś, czego z pewnością jeszcze nigdy nie widzieliście. To czaszka młodego mężczyzny pomiędzy 25 a 30 rokiem życia. Najprawdopodobniej wojownika. Tej rany nie zadano mu jednak w bitwie. Otwór w czaszce wycięto po złożeniu go w ofierze, by móc umieścić ją na stosie innych, prawdziwych czaszek. Wznosząc większą piramidę, Aztekowie zabudowywali po prostu starszą, wykorzystując ją jako rdzeń i pokrywając nową konstrukcją. Na tym stanowisku widać stopnie wcześniejszych piramid pod stopniami późniejszych. W pewnym sensie przypomina to rosyjskie laleczki, jedna w drugiej. Każdy król chciał przyćmić dokonania swego poprzednika. Składał więc więcej ofiar i budował większe piramidy. Aztekowie utknęli w spirali składania ofiar z ludzi i budowania piramid. I nie byli w tym osamotnieni. Wiele wieków przed Aztekami Majowie także składali ofiary z ludzi, jednak na swój własny sposób. Piramidy Majów ciągną się na przestrzeni prawie 2000 km w Ameryce Środkowej. Wokół nich znajdują się ceremonialne dziedzińce do gry w piłkę. Do złudzenia przypominają współczesne stadiony. Mamy tu miejsca dla widzów, nawet loże dla władcy. W tym miejscu narodził się pierwszy na świecie sport zespołowy. Pokażę wam teraz coś ciekawego. Posłuchajcie. Niezła akustyka, prawda? Nie chodziło tu jednak wyłącznie o sport i rozrywkę. 1000 lat temu toczyły się tu zawody o nader poważną stawkę. Piramidy Majów ciągną się na przestrzeni prawie 2000 km w Ameryce Środkowej. Wokół nich znajdują się ceremonialne dziedzińce do gry w piłkę. Gra narodziła się z mitu o dwójce bliźniaków, tak doskonałych zawodników, że na pojedynek wyzwali ich bogowie świata podziemi. Nie znamy dokładnych zasad, ale gra była połączeniem współczesnej piłki nożnej i koszykówki. Piłka musiała trafić w kamienny krąg zawieszony na jednej ze ścian. Można ją było odbijać jedynie stopami bądź biodrami. Mecze trwały czasem kilka dni.
Kiedy Hiszpanie po raz pierwszy ujrzeli grę, byli zachwyceni piłką. Nigdy wcześniej nie widzieli gumy. Skaczący okrągły przedmiot wydawał się im opętany. Według mitu bliźniaki pokonały bogów. Życie zatriumfowało nad śmiercią. Dla Majów dziedzińce były wrotami do zaświatów. Każdy mecz był odtworzeniem mitu o bohaterskich bliźniakach. Przegrani byli składani w ofierze, a ich czaszki trafiały na stosy. Idea ofiary z ludzi jest charakterystyczna dla większości amerykańskich kultur. Ludzi zabijali i Aztekowie, i Majowie. Kiedy nie zaspokajali żądnych krwi bogów, budowali piramidy. Oba elementy były nierozłączne. Chcecie się o tym przekonać? Zapraszam do Peru, gdzie to wszystko się zaczęło. Na północnym wybrzeżu Peru archeolodzy wciąż dokonują zadziwiających odkryć. Podczas ostatnich 20 lat poznano więcej tajemnic starożytnego Peru niż w ciągu ostatnich dwóch wieków. Królewskie pochówki, złoto, wspaniałe naczynia, ofiary z ludzi i piramidy. Znawcą zagadnienia jest dr Steve Bourget. Na stanowisku w Dolinie Viru Steve i jego studenci codziennie natrafiają na coś interesującego. Freski, proszę bardzo. Niedawno Bourget odkrył 9 lamp, które złożono w ofierze i ukryto pod posadzką jednego z pomieszczeń wewnątrz piramidy. To jednak tylko jedna z wielu podobnych budowli. 1500 lat temu tajemnicza kultura Moche wznosiła piramidy pod wieloma względami dorównujące nawet monumentom Egiptu. Moche nie budowali z kamienia, lecz z cegły mułowej. Na to maleństwo, piramidę Słońca, zużyli 150 milionów cegieł. Nie wiemy, czemu służyła. Moche nie znali pisma. Zostawili nam natomiast wspaniałą ceramikę. Można ją podzielić na dwa rodzaje, oba nadar dziwaczne. Jeden to naczynia w formie ludzi, często związanych jeńców. Drugi jest równie zaskakujący. Ukazuje sceny, które archeologowie uznali początkowo za mityczne. Zagadkę rozwiązano dopiero niedawno. I pewnie nie zgadniecie, o co chodzi. Naukowiec z Uniwersytetu Los Angeles, Christopher Donnan, poświęcił lata na badanie scen z naczyń Moche. Jego koleżanka, Donna McLelland, cierpliwie skopiowała ponad 20 tysięcy z nich. Jeden motyw powtarzał się praktycznie bez przerwy. Ofiara z ludzi. Na końcu każdego przedstawienia widnieje czarny charakter we wspaniałym nakryciu głowy, wypijający puchar krwi. Czy te ponure wizerunki ukazują rzeczywiste wydarzenia, czy raczej mity o okrutnych postępkach bogów? Archeolodzy przez lata nie mieli pewności. Odpowiedź znaleziono w pewnej piramidzie. Szkielety młodych mężczyzn. Ludzi, których poddano przerażającej kaźni. Odcięte dłonie, nogi wyrwane ze stawów za życia ofiar. Ich mękę kończyło potężne uderzenie w głowę. Część ofiar doświadczyła szczególnego traktowania. Oto ich kości. Mój znajomy, John Verano, znalazł w nich coś szokującego. Pokażę wam. Niełatwo to zauważyć, ale warto spróbować. Przyjrzyjcie się tym kręgom. Widzicie te maleńkie nacięcia? Coś takiego powstaje, kiedy bardzo ostrożnie oddziela się ciało od kości, by otrzymać kompletny szkielet. Po co Moche to robili? Przecież nie na potrzeby lekcji anatomii.
Moczy odprawiali straszną ceremonię, podczas której odbywał się taniec szkieletów. Bawili się szkieletami swoich ofiar. To jednak nie wszystko. Będziecie naprawdę zaskoczeni. W peruwiańskiej piramidzie Księżyca archeolog Santiago Uceda dokonał zadziwiających i niewiarygodnych odkryć. Udało mu się zrekonstruować ostatnie chwile życia ofiar. Wszystko zaczynało się na wielkim dziedzińcu przed piramidą. Wokół gromadził się spragniony spektaklu tłum. Jeńców prowadzono jak bydło. Przerażeni oglądali malowidła ukazujące wojowników, którzy wzięli ich do niewoli. Wyobraźcie sobie, co czuli. Wchodząc na piramidę, otoczeni wizerunkami ponurych bogów, byli w pełni świadomi swego losu. Jeńcy, doskonale wiedząc, co ich czeka, szli ku sercu piramidy. W końcu trafiali do tego pomieszczenia. Wyobraźcie sobie białe, lśniące ściany. Rozpoczynały się powolne tortury. Wszystko, by zadowolić bogów. Powoli, z namaszczeniem, ceremonia zbliżała się ku końcowi. Po wytoczeniu krwi z żywych ofiar, kapłani wlewali ją do pucharu i przynosili tutaj. Arcykapłan z pucharem w dłoni wchodził na te schody i pokazywał naczynie władcy piramidy. Krwawiące na wpół żywe ofiary zabierano na świętą skałę i zabijano. To niezwykłe, że archeologom udało się znaleźć rzeczywiste ofiary tych rytuałów. Pamiętacie czarny charakter znaczeń Donana? Ten we wspaniałym nakryciu głowy z pucharem w dłoniach? Czy on także był prawdziwy? Odpowiedź pojawiła się po rozmowie telefonicznej odbytej przez peruwiańskiego archeologa Waltera Alve. Było bardzo późno, około 23:00. Zadzwonił do mnie szef policji i powiedział: doktorze, musi pan natychmiast przyjechać. Znaleźliśmy coś niezwykłego. Byłem chory, miałem wysoką gorączkę. Stwierdziłem więc, że przyjadę jutro. Był moim bliskim przyjacielem. Kiedy tu przyjedziesz, powiedział, od razu wyzdrowiejesz. Rabusie przekopujący piramidę w Sipan natrafili na złoto. Zausznice, naszyjniki, nieprzebrane skarby. Jednak największy skarb wciąż czekał na Waltera Alve. Archeolog rozpoczął ostrożne badania i wkrótce natrafił na południowoamerykański ekwiwalent grobowca Tutanchamona. Kompletny grób władcy Sipan ze wszystkimi skarbami. Oto władca Sipan, a przynajmniej to, co z niego zostało. Kości są zmiażdżone, ponieważ komora grobowa uległa zawaleniu, zasypując zwłoki tonami cegieł. Mimo to szkielet wciąż może wyjawić nam wiele tajemnic. Mężczyzna był w średnim wieku. Popatrzcie na jego kręgi, te, które się zachowały. Są w doskonałym stanie. Ten człowiek nie nosił ciężarów. A ramiona? Są zniszczone, ale wciąż widać, jak były delikatne. Nie musiał pracować. Był władcą Sipan. Wszędzie noszono go w lektyce. Mogę wam ją pokazać. Dowiecie się wtedy, skąd wiem, że uczestniczył w składaniu ofiar z ludzi. Oto rysunek z naczynia mocze. Tradycyjna scena ofiarna. Popatrzcie na niższy poziom. Widać nagich jeńców. Jednemu kapłan za chwilę poderżnie gardło. Jego broń i strój leżą tuż obok. Po lewej widać pustą lektykę. W ceremonii bierze udział ktoś ważny. Myślę, że władca Sipan. Popatrzcie teraz na poziom wyższy. Czarny charakter otrzymuje puchar z krwią ofiar. Jego strój i ozdoby przypominają te znalezione przez Waltera Alve w grobowcu władcy Sipan.
to on jest postacią z naczyń Donana. To nie ilustracja mitów, lecz wizerunki prawdziwych ludzi uczestniczących w ponurych obrzędach. Naczynia moczy to rodzaj fotografii ukazujących starożytne rytuały. Nie macie już dość ofiar z ludzi? Piramidy azjatyckie różnią się od egipskich czy południowoamerykańskich. Kompleks świątynny w Angkor Wat w Kambodży jest tak wielki, że na pierwszy rzut oka trudno zauważyć piramidy. Pięć sztucznych gór widać dopiero z powietrza. Nikogo w nich nie pochowano, nie składano tu ofiar. To rodzaj świętego przewodnika. Pięć piramid symbolizuje pięć mitycznych szczytów Góry Meru. W południowych Indiach piramidy świątyni Madurach także stanowią dalekie echo szczytów Góry Meru. Tutaj jednak pokrywają je tysiące wizerunków hinduskich bogów. Azjatyckie piramidy mają jeszcze jedno znaczenie. Pozwólcie, że pokażę wam najdziwniejszą z nich. Wznosi się wśród ryżowych pól Jawy, jednej z większych wysp Indonezji. Jest osamotniona, poza głównym strumieniem tutejszego życia. Dlaczego? Ponieważ jej zadanie polegało na pomocy w ucieczce przed doczesnością. To nie tylko piramida, lecz także pomoc dydaktyczna dla ludzi dążących do doskonałości. Przez tysiące lat pielgrzymi podziwiali rzeźby piramidy w Borobudur. Wszystko zaczyna się na najniższym poziomie. To rodzaj buddyjskich 10 przykazań. Oto pijak. Obok widać tancerki. Rzeźba ukazuje zagrożenia związane z rozwiązłym życiem. Wszystko się kołysze i grozi upadkiem. Co robić? Unikać takich kobiet. Trzeba zachowywać się tak jak ten mężczyzna. To domator z żoną i dziećmi. Scena przepełniona jest spokojem. Istnieje tu nawet panel ukazujący, co się stanie, jeśli zabijecie szczura. Dla buddystów każde życie było święte, nawet życie szczura. Pielgrzym zaczynał swą naukę na tym tarasie. To początek ścieżki, która dosłownie prowadziła go do innego świata. Świata bez bólu i cierpienia. W starożytności znaczenie poszczególnych paneli objaśniali mnisi. Całość zajmuje aż 5 kilometrów. Nasz pielgrzym mógł nawet przejść egzamin przed przeniesieniem się na kolejny poziom, a jest ich tu aż 10. Na szczyt piramidy można dojść w 5 minut, ale nie o to tu chodzi. Borobudur to przewodnik w drodze do oświecenia, a uwolnienie się od ziemskich przywar zabiera mnóstwo czasu. Każdy krok przybliżał naszego pielgrzyma do oświecenia, jednocześnie oddalając od codzienności. Im wyżej, tym sceny stawały się coraz bardziej symboliczne. Na tym poziomie nasz pielgrzym był już prawdopodobnie u kresu wytrzymałości. Dotarcie tu mogło mu zająć całe lata, a najgorsze jeszcze przed nim. Tu już nikt mu nie pomoże. To rodzaj buddyjskiego egzaminu magisterskiego. Całe lata spędził w mrocznych korytarzach Borobudur, przyglądając się rzeźbionym panelom, próbując zrozumieć ich znaczenie i w ten sposób osiągnąć oświecenie. I w końcu ostatnia scena numer 1460. Potem czekało go coś niezwykłego. Nie powiem wam co. Zobaczcie sami. Zupełnie inny świat.
Żadnych ciemnych, wąskich korytarzy, żadnych rzeźb. Tylko otwarte niebo, wulkany i Budda. Nasz pielgrzym zakończył edukację. Jest teraz innym człowiekiem. Osiągnął pełne oświecenie i jest gotów do przejścia do lepszego świata. W przeciwieństwie do innych piramid, Borobudur nie była świątynią ani grobowcem. To prawdziwe gwiezdne wrota, piramida stanowiąca bramę do innego świata. W rzeczywistym świecie czarni władcy Nubi musieli zmagać się z problemami tak poważnymi, że ucieczka w zaświaty mogła im się wydawać wybawieniem. Zobaczycie. Pamiętacie pobożnych królów, którzy podbili Egipt i ponownie rozbudzili gorączkę budowania piramid? Oni też mieli problemy. Pokonani przez Egipcjan musieli uciekać na południe, w głąb nubijskiej pustyni. Ich panowanie nad Egiptem dobiegło końca. Na tej pustyni samolot, który rozbił się 50 lat temu, wygląda jakby wylądował tu wczoraj. Moim kierowcą jest Michele Bao, jeden z największych znawców pustyni w Afryce. Pustynia jest tak płaska, że na horyzoncie widać jedynie miraże. Pozbawiony punktów orientacyjnych Michele musi korzystać z GPS-u. Bez niego na pewno nie trafilibyśmy do celu. Ta pustynia izolowała Nubijczyków od reszty świata, pozwalając im na budowę nowej stolicy w Meroe. Tam, z dala od nieprzyjaciół, stworzyli kolejne królestwo oraz kolejne piramidy. Według mnie to najbardziej romantyczne piramidy na Ziemi. Jednak królowie Nubii mieli nie tylko wyczucie smaku, przede wszystkim mieli władzę. Ludzie nawet nie wiedzą, jak wielką. Chcecie się przekonać? Zapraszam do Bostońskiego Muzeum Sztuk Pięknych. To muzeum może poszczycić się niezwykłą kolekcją. Zanim jednak pokażę wam dowody potęgi Nubijczyków, chcę, byście zobaczyli coś, co nie ma nic wspólnego z piramidami. Nic wspólnego ze wszystkim, o czym mówimy. A mimo to, według mnie jest najbardziej zadziwiającym obiektem pochodzącym ze starożytnego Egiptu. To jest to. Zapomnijcie o skarbach Tutanchamona, to jest lepsze. Wiecie, co to jest? Przepaska biodrowa, rodzaj prostej bielizny. Co ciekawe, nie jest uszyta z materiału, lecz wycięta z pojedynczego fragmentu skóry. Spójrzcie na te maleńkie rąby. Nikt nie wie, jak je wycięto. Nie zaprosiłem was tu jednak dla bielizny. Chodźcie dalej. Teraz pokażę wam potęgę Nubijczyków. Poznajcie króla Aspeltę, Nubijczyka. Popatrzcie na tę twarz. Sam bym uznał jego władzę. Poczekajcie jednak, aż zobaczycie, co jest w muzealnej piwnicy. Ku zaskoczeniu naukowców okazało się, że Aspelta został pochowany w gigantycznym kamiennym sarkofagu, tak ciężkim, że nie utrzymałaby go muzealna podłoga. To dlatego znajduje się w piwnicy. To największy sarkofag, jaki kiedykolwiek stworzono dla króla. Tak potężny był Aspelta. Jednak nawet drugie królestwo Nubii nie mogło trwać wiecznie. Piramidy zostały porzucone i jedna po drugiej padły ofiarą rabusiów. To dlatego nie mają wierzchołków. W roku 1830 włoski poszukiwacz przygód nazwiskiem Ferlini znalazł skarb, nie w piramidzie, lecz w komorze grobowej królowej. Złote pierścienie, naszyjniki i bransolety przewyższały wszystko, co znaleziono w grobowcu jakiejkolwiek królowej Egiptu. Ferlini założył, że inne komory będą zawierać podobne skarby. By zmylić rywali, ogłosił, że na kosztowności natrafił w tajnym pomieszczeniu w wierzchołku piramidy.
Niedługo potem inni poszukiwacze przygód rozbijali szczyty wszystkich piramid w zasięgu wzroku. U szczytu swej potęgi Królestwo Nubii było państwem, z którym należało się liczyć. Jego władcy budowali piramidy jeszcze długo po pojawieniu się chrześcijaństwa. Jednak nawet oni musieli kiedyś przestać. Ta mała piramida to symbol końca pewnej epoki. Około 300 roku naszej ery pewien nubijski władca zbudował ostatnią piramidę w Afryce, przerywając tym samym trwającą 3000 lat tradycję. W tym miejscu płomień budowlanej obsesji zgasł na zawsze. Ciekawe, czy zapisując swe imię na piramidzie, władca zdawał sobie sprawę, że to koniec. Tradycja zrodzona wśród piasków Egiptu umarła na pustyniach Nubii. Już nigdy więcej żadna nowa piramida nie miała wznosić się ku afrykańskiemu niebu. Królowie i królowe Nubii zrezygnowali z ich budowy. Tutaj, na odludnej pustyni nubijskiej, słońce ostatecznie zaszło nad ostatnią afrykańską piramidą. Opracowanie wersji polskiej, Studio Company. Tekst Marcin Skrobosz. Czytał Marek Lelek.